drukarki atramentowej rozpuści się w żywicy epoksydowej? Czy wydruk z drukarki laserowej rozpuści się w żywicy epoksydowej? Czy zwykły mazak, który zostawi ślad na kartce, rozpuści się w żywicy epoksydowej? Na te wszystkie pytania postaram powiedzieć się w dzisiejszym odcinku. Dodatkowo chciałbym Wam wspomnieć o mojej nowo zrobionej formie z silikonu odlewniczego i pokazać Wam jej walory techniczne, które obiecałem Wam w ostatnim z odcinków. Żywica już całkiem stwardniała, a przynajmniej na tyle, że mogę ją już wyciągnąć z formy. Specjalnie mam położoną tutaj szmatkę, żeby wprowadzić u Was pewną taką dozę niepewności, czy to się udało, czy to się nie udało. To znaczy się, co z tym tuszem w zasadzie. Dobra, co, ściągamy szmatkę, czy nie ściągamy szmatki? Dobra, to zrobimy tak. Forma jest w całości.
A tutaj, jak widzieliście wcześniej, miałem na tym położoną pleksę. Także musiałbym teraz tą pleksę jeszcze odkleić. Ale w zasadzie już widać, że z tej strony tuż z drukarki atramentowej, tak jak pamiętacie, te wszystkie wydruki z tej strony, to są wydruki z drukarki atramentowej. A z tej strony... A z tej strony mamy wydruki, w sumie jeden wydruk. Wydruk z laserówki, tutaj ten domek z chorągiewką i tutaj te boczne też są z laserówki. To jest laserówka, a to pisałem ręcznie mazakiem z pelikana. I okazuje się, że mazak się troszkę... Mazak się troszkę rozpuścił. Niedużo. Tutaj troszkę bardziej widać na tym. Zrobił się taki z taką otoczką, ale nie, naprawdę nie jest to na tyle poważne, żeby było to jakieś nie do zaakceptowania. Chociaż no nie do końca mi się to podoba, ale gdyby artystycznie nad tym pomyśleć, no to może by się udało. I wyszła mi w zasadzie taka cienka, można powiedzieć, plakietka. Spróbujemy to otworzyć, ale do tego chyba nożyk będzie potrzebny. Nie otworzę tego ze względu na to, zobaczcie, że żywica jest jeszcze na tyle miękka. To jest żywica i ona jest jeszcze mocno elastyczna. Ale już się udało ładnie wyciągnąć. Teraz ta plakietka, ta pleksa trzyma to w zasadzie w całości. Ale tak jak widzicie, wszystko się udało. O, także spokojnie. Można sobie drukować i topić w żywicy epoksydowej. Operacja się udała. Pacjent przeżył. Druk z drukarki atramentowej, jak i druk z drukarki laserowej przeżył i przetrwał i nie zdążył się rozpuścić, zanim żywica związała. No, także wydaje mi się, że no chyba jest cacy, nie? Właśnie nie wiem teraz, czy coś nie poknociłem z tą żywicą wiązaniem, a nieważne, wiecie wszyscy, o co chodzi. Jedynie co nie podoba mi się, mam zastrzeżenia do mazaka, ale w zasadzie nikt, no chyba, że ktoś się znajdzie, że będzie chciał coś malować mazakiem. Podejrzewam, że są gdzieś na rynku, nawet oglądałem ostatnio jakiegoś posta na Facebooku, że ktoś wspominał o mazaku, którym można rysować po żywicach. Ale ja rysować nie umiem, dlatego nie robię tego. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkim pomogłem rozwiać wasze wszystkie wątpliwości, jeżeli chodzi o zapytania na różnych, przeróżnych grupach. Czy można... albo w jaki sposób impregnować papier z drukarki. Dlatego zrobiłem tutaj z dwóch. Jeżeli materiał się spodobał, bardzo proszę o łapę w górę, o komentarz. Pamiętajcie o tych komentarzach, bo komentarze naprawdę bardzo mocno pomagają i budują, jeżeli są konstruktywne i takie do rzeczy. A różnie z tym bywa. Dobra. A ja lecę robić następny film. Trzymajcie się. Pozdrowienia i bez pitolenia. Ciao. Fajnie to wyszło.